Drugi konkurs na Okurajamie w Sapporo był znacznie lepszy dla Kamila Stocha. Znakomity skok w kwalifikacjach, najdłuższy w całej stawce. Doskonały pierwszy skok, wyrównany rekord obiektu i prowadzenie po pierwszej serii. Wydawało się, że Polak jest o malutki kroczek od drugiego triumfu w tej edycji Pucharu Świata. Przypomnijmy, że startował tylko w 8 konkursach, bo przez wcześniejsze leczył kontuzję. Nie udało się utrzymać pierwszej pozycji, ale to żaden problem. Tak się wydaje, że Kamil Stoch krok po kroku wraca do swojej wielkiej formy. Nie ma już najmniejszych wątpliwości, że Falun będzie na Mistrzostwach Świata będzie jednym z faworytów. Póki co jego taka mała walka toczy się o to, żeby wejść do dziesiątki Pucharu Świata i nie musieć kwalifikować się do kolejnych konkursów. Taki stan byłby najlepszy, gdyby Kamil osiągnął go przed mistrzostwami w Falun właśnie, żeby już kwalifikacje miał po prostu z głowy. Ale wszystko idzie w zdecydowanie dobrym kierunku w przypadku Kamila Stocha. W przypadku jego kolegów być może również jest jakiś mały postęp, chociaż prawdę mówiąc, ciągle te skoki pozostałych Polaków są niesamowicie nierówne i właściwie trudno pochwalić za cokolwiek, bo za chwilę może się okazać, że wszystko wróci do stanu wyjściowego.